internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Prowadzimy bardzo wiele szkoleń. W tym roku 60 godzin pracy ze sprawcą, 30 godzin superwizji. Bardzo polecam tę metodę pracy zespołom interdyscyplinarnym. Podczas superwizji analizowane są poszczególne przypadki, bardzo szczegółowo wyciągane są wnioski i później podejmowane decyzje. Jeśli chodzi o działania farmakińskiego programu, na szczególną uwagę należy zwrócić działania profilaktyczne, które są prowadzone w szkołach gimnazjalnych, przedszkolach, są to konkursy plastyczne, są kampanie społeczne, informacyjne. Nakręciliśmy film Stop Przemocy, mamy stronę internetową, na której eksperci odpowiadają na pytania. Także tych działań kampanijnych, szeroko zakrojonych w formie konferencji, organizowanych czy to z budżetu MOPS, czy z budżetu miasta Jasła, jest bardzo wiele. Należy pochylić czoła przed członkami grup roboczych. To jest dla nich bardzo trudna praca z ofiarą, a również ze sprawcą. I kończy się ona na etapie, kiedy sprawca winien, wierny, nie ma postępowania, bo na przykład jest oddalone i coś co sprawcą trzeba zrobić. A nawet czasem dobrowolnie jest taka możliwość, żeby się podjął w uczestniczyć w programie. Mamy specjalistów, zadbaliśmy o to, jak wcześniej mówiłam, żeby były osoby przeszkolone. To muszą być osoby, które mają skończone studia na pedagogice, resocjalizacji i muszą mieć co najmniej 50 godzin pracy ze sprawcą. Szkolenia, przepraszam, ze sprawcą. I te szkolenia się odbyły, więc są te osoby w naszym powiecie, są w naszym mieście. Nie ma programów kolektywnych edukacyjnych. To jest zadanie powiatu. Więc liczymy na to, że takie programy będą realizowane. Wiemy, że wojewoda dofinansowuje te programy, więc no, czekamy. Może kilka słów dosłownie o programie. Program, tak jak powiedziałam, trwa 7 tygodni. U nas jest realizowany taki podstawowy program terapii. Dopiero tak naprawdę po tych 7 tygodniach jest możliwość pracy z pracy takiej terapeutycznej ze sprawcą. Mamy taką grupę dalszego otrzeźwienia i tak z doświadczenia właśnie tutaj przygotowując się do Państwa, zerknęłam sobie tak naprawdę, ile jest osób u nas w tej chwili na oddziale, spośród tych 17, które jest, 16. To właściwie 9 osób toczyły się sprawy o znęcanie się nad rodziną. No i oczywiście są założone niebieskie karty, więc myślę sobie, że to też pokazuje, jaki duży odsetek osób uzależnionych, które uczestniczą w programie terapeutycznym, są sprawcami przemocy. Tak średnio, dzisiaj rozmawiałam też z panią Jasią Tutro, która jest koordynatorem poradni leczenia uzależnień w Jaśle i mówiła mi też, że ona by przyjęła, że około 60-70% pacjentów, którzy uczęszczają na terapię do poradni, są sprawcami przemocy. I myślę sobie, że to świetnie pokazuje właśnie, jaki olbrzymi jest to problem i jak często ci pacjenci tak naprawdę trafiają do lecznictwa odwykowego. Chciałabym zaznaczyć, że to nie jest tylko tak, że tylko i wyłącznie mamy do czynienia ze sprawcami przemocy, tylko w oddziale. No wielokrotnie zetknęliśmy się też z takimi sytuacjami, gdzie po prostu mieliśmy do czynienia z ofiarami. Z ofiarami przemocy, które były ofiarami albo gdzieś w dzieciństwie, dużo wcześniej, albo w trakcie bicia, szczególnie kobiety. Muszę powiedzieć, że też jest jakiś taki, odkryliśmy taką zależność, że tak powiem. Czyli osoby, kobiety, które się uzależniają, często są ofiarami przemocy ze strony swoich partnerów czy też mężów, już wówczas, gdy piły. Często też kobiety, które piją, są ofiarami przemocy właśnie w dzieciństwie. Czyli doznały tej przemocy, później często o tym mówią. Więc myślę, że to też jest takie ważne, żeby o tym pamiętać. Tak, chciałabym tylko właściwie, żeby zostało po tym dzisiejszym naszym spotkaniu jeden taki wniosek, żeby Państwo zapamiętali sobie, że też szczególnie ci, którzy pracują w gminnych komisjach, którzy mają do czynienia ze sprawcami, że podstawową sprawą jest to, aby sprawcy przemocy, którzy są uzależnieni, najpierw żeby się zajmować ich uzależnieniem, dopiero później tak naprawdę terapią sprawców. Bo często jest tak, że zaczynamy jakby od końca, że mamy takie wrażenie, że jeżeli sprawcą to wrzucimy go właśnie w jakiś program korekcyjny, czy jakby zajmiemy się terapeutycznie tym sprawcą, natomiast to wtedy nie przynosi rezultatu. Najpierw osoba uzależniona musi nabyć umiejętność utrzymywania abstynencji, nabyć taką umiejętność, żeby radzić sobie z wodą alkoholową, żeby umieć na trzeźwo
patrzeć na ten świat, a dopiero później tak naprawdę można się skupić na pracy nad mechanizmami już przemocy. Bo wyliczając nam te dane, ile wpłynęło spraw, ile zostało tam skierowanych do sądu, ile zostało umorzonych, ile tam, prawda, udalonych, wymienił pan taką cyfrę z tego 46, że po prostu zostało jak gdyby umorzonych. Co było przyczyną, że te sprawy ktoś zgłaszał do prokuratury, prawda, i pan jako prokurator, czy ktoś inny po prostu tą sprawę ogarnia, dlaczego ona nie idzie dalej? Co jest przyczyną? Czy nie spełnia wymogów zapisanych w kodeksach, czy po prostu jest faktycznie w ładzie? Osobie pokrzywdzonej przysługuje prawo do odmowy złożenia wniosku na każdym etapie postępowania. Kiedyś to chciano zmienić, ale dotychczas tego nie uczyniono. Sytuacja jest taka. Jak Państwo wiedzą, że opcji osób to specjalnie się sprawy małżeńskie, rodzinne nie chce wtrącać, bo uważa, że tak mu wygodnie, tak dobrze. Teraz, jeżeli pokrzywdzona zostaje przesłuchana w charakterze świadka, ona podaje okoliczności różne i ona na pewnym etapie postępowania, po tygodniu, po dwóch, dochodzi do porozumienia z mężem, ona korzysta z prawa do odmowy zeznań. A jeżeli ktoś korzysta z prawa do odmowy zeznań, ma ku temu prawo, to co wcześniej powiedziałem, w ogóle nie może być to brane pod uwagę. Jeżeli na tym wstępnym etapie postępowania, to też Państwo mieli pewne możliwości ku temu, bo jeszcze jeżeli jest jakieś zaświadczenie lekarskie, ktoś powiedział o synu, ktoś mu widział, że była modlitwa, to jest to dowód, na podstawie którego można oceniać, że ktoś się znęcał nad nim. Ale jeżeli jest tylko taka sytuacja, że ona opowie na kilku stronach, co się działo, jeżeli nie ma żadnego innego potwierdzenia, a ona później skorzysta z prawa do odmowy zeznań, to niestety tak jest prawo. Nie mamy żadnego dowodu, żeby kogoś postawić. Stan oskarżenia. Tym bardziej, że Państwo dobrze wiedzą, Pani prowadzi terapię do więzienia. Ja nikogo nie biję, ja nad nikim się nie kręcę, to jest wymyślone i takie rzeczy. Także dowodowo to są czasem niestety bardzo trudne sprawy, bo takie są. Na to się nic nie poradzi. Zresztą w stronie pokrzywdzonej mówię, w każdym przypadku przysługuje zażalenie na takie postanowienie. Jeżeli chce z tego korzysta i są oceny. Czy zasadnie, czy niezasadnie, żeśmy w taki sposób nie dostarczyli. Zdarza się na naszej gminie, gminie Brzyska, kilku panów trafiło do żuranicy. Szanowni Państwo, dziś te osoby, które żyją najczęściej już, albo popełniły samobójstwo, albo zapiły się na śmierć. Rozmawiałem z tymi osobami, które wróciły z żuranicy. Szanowni Państwo, jeden przybył swoich lekarz żonie i mówi, masz kłach. Może Tobie pomoże. Wszyscy mówią to samo. Rżniemy z sanitariuszami ostro. Przynoszą nam po 80 zł ruską, ukraińską gorzałę i pijemy i śmieją się z nas, z komisji, ze sądu, ze wymiaru sprawiedliwości, ze wszystkiego. Szanowni Państwo, to są nasze pieniądze. Za nasze pieniądze ci ludzie są, mówię w cudzysłowie, leczeni. Gdyby to mówiła jedna osoba, druga, pomyślałbym, konfabuluje, naciąga mnie. To jest już wiele tego typu przypadków. Pytałem, gdzie mogłem, skoro tyle placówek leczących uzależnienia na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje, dlaczego sąd jasielski kieruje ludzi do Żuranicy? Tylko do Żuranicy. Nie wiem, czy uzyska wiążącą odpowiedź, ale korzystając z tego, że na sali są pan prokurator, przedstawiciele sądu, pan komendant powiatowy, czy może ktoś wreszcie spowoduje, aby odpowiednie służby zajęły się funkcjonowaniem szpitala w Żuranicy? Nie wiem, szanowni Państwo, do Was mówię w tej chwili pytam, czy byście również w swojej pracy w komisji przeciwdziałania alkoholizmowi spotkali się z podobnymi jak ja spostrzeżeniami. Albo zaprzeczcie temu, wówczas ja powiem, no widocznie pomyliłem się. Albo potwierdźcie te przypadki, to być może, że wreszcie coś w tym temacie się zmieni. Dziękuję bardzo. Zadowolony Panie Ministrze, przedstawicieli sądu niestety dzisiaj nie mogły
kogoś, jedna mowa zachowała w rodzinie osobę, druga musiała uczestniczyć w spotkaniu, który jest zjazdem. I myślę, że tą sugestię przekażemy przedstawicielom sądów, panu prezesowi.